Drodzy bracia i siostry, Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Mam na imię ksiądz Marek Smułka i jestem koordynatorem do spraw polonijnych w arcydiecezji Chicago. Nasz pasterz, kardynał Błażej Supyć, kieruje do nas swoje wielkanocne słowo. Bracia i siostry, w czytaniu Ewangelii na dzień Wielkanocy święty Mateusz opisuje zdumienie kobiet, które o świcie przyszły do grobu Jezusa. Grób był pusty, a anioł oznajmił, że Jezus, ten, który został ukrzyżowany, prawdziwie zmartwychwstał. One prędko pobiegły, aby uczniom ogłosić tę dobrą nowinę. Ewangelista mówi, że oto Jezus stanął przed nimi. Teraz jeszcze bardziej się zdumiły i uważnie słuchały zmartwychwstałego Pana, jak posyła je z misją, by innym zaniosły tę wiadomość o Jego zmartwychwstaniu. Podobnie jak to się wydarzyło wtedy, także i dziś Jezus spotyka nas w drodze i mówi nam, że powróci do nas z martwych. Historia zmartwychwstania trwa nadal w naszych czasach. On przychodzi, by nas spotkać tam, gdzie aktualnie się znajdujemy. W chorobie, w kłopotach rodzinnych, w naszym niedostatku i w wielu innych trudnościach, które gaszą w nas zapał. Z pewnością w tym momencie, kiedy jesteśmy pochłonięci wyzwaniami związanymi z koronawirusem, a w sercach naszych nosimy wiele trosk, On przybywa na spotkanie właśnie tam, gdzie najbardziej potrzebujemy Jego uzdrawiającej obecności. Zapewnia nas o swoim istnieniu i towarzyszy nam i zachęca do dalszej drogi, ale robi jeszcze więcej. Tak jak zrobił z kobietami z Ewangelii, zleca nam misję, abyśmy zanieśli światu Jego dobrą nowinę, aby inni widzieli, że powróci do nich i chce się z nimi spotkać w drodze. Kochani, Wielkanoc to coś więcej niż wydarzenie sprzed 20 tysięcy lat. Podczas Wielkanocy zmartwychwstały Jezus przychodzi spotkać się z nami tam, gdzie właśnie jesteśmy, tak jak to zrobił z tymi kobietami. Spotyka nas w drodze i zapewnia, że będzie z nami szedł, szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach. I właśnie to jest tak bardzo niesamowite w Wielkanocy. I dlatego możemy z ufnością podjąć misję mówienia innym, jak On przemówił nasze życie. Niech Bóg błogosławi wam w tym świętym okresie łaską zdumienia zmartwychwstałego Pana Jezusa, kiedy On spotyka nas na naszej drodze.